rozpoczęty 1 m² z jakiej powierzchni 4 zł. Sprzedaży artykułów ze stoiska z podłączeniem do prądu 22 zł za stoisko. I tutaj powiem tylko tyle, że pomimo tego, że nie mamy już tych zadaszonych, tak, to oni jakby przyjeżdżają z własnymi namiocikami, które teraz traktujemy jako zadaszone, no stąd jakby ta stawka pozostaje również, nie? No rozkładają własne, że tak, i no tak chyba też taka była idea. Tak, jeżeli pan wreszcie coś tam, to muszą handlować i rozstawiają sobie ramy, stąd to jest stoisko właśnie zadaszone będzie, nie? Objęcia opłatą targową również tych samochodów, które parkują na terenach gminnych, te, które mają wystawione karteczki, że sprzedam. I te samochody przeważnie zajmują parkingi gminne. One stoją po kilka dni, tygodni, blokują miejsca parkingowe, których no, cały czas w mieście jest mało. I czy nie można by było dołożyć takiego zapisu, że właśnie 25 zł dziennie, ja zaproponowałem taką stawkę, zresztą to wzorem innych miast, aby objąć ich też taką opłatą? Ciekawe. Kuli dotyczy to Mickiewicza. Tak, dokładnie. Tam jest wystawka. Tam jest wystawka po prostu. Dobrego, tak. To tyle na Zamościu też na parkingu. Ale pytanie, czy to nie będzie stawka zbyt niska, do opłaty parkingowej. To jest do dyskusji. Uporządkujmy dyskusję, kolega Arkadiusz. Nie no, stawka jest oczywiście, ja zaproponowałem, bo tak wzorem mówię innych miast, które było. No to jest oczywiście do dyskusji, no może to być 30 zł, 40. Ja wcześniej o sprawie nie słyszałem, pismo widzę teraz dopiero, także no, wybaczy pan, a się nie stosunkuje, to oczywiście trzeba sprawę przeanalizować, natomiast nie wiem, czy już pani skarbnik jakoś tam analizowała sytuację, czy coś możemy odpowiedzieć na tę chwilę? Możemy jakby powiedzieć tylko tyle, że będziemy jakby tą sprawę analizować. Tutaj nie ukrywam, że ja widziałam jakby gdzieś tam chyba artykuł 24 podawało przykład Kamiennej Góry, gdzie rzeczywiście jest olbrzymi problem ze zbieraniem jakby tej opłaty i pozwoliłam sobie w dniu dzisiejszym zadzwonić w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej
do naszego kolegiata i odpowiedział mi, że tutaj należy podchodzić do tego bardzo ostrożnie, ponieważ są olbrzymie jakby kłopoty ze ściąganiem tej opłaty, ponieważ inkasent ma utrudniony dostęp. Problemem jest też to, czy wystawia się cenę na tym samochodzie, czy też ceny się nie wystawia. Jeżdżą często samochody z wystawioną ceną i teraz musielibyśmy weryfikować, czy ten samochód tam stał. Czasami ten inkasent, wiecie, będzie zarabiał więcej niż skasujemy jakby tej opłaty, ponieważ no, on będzie musiał w całym mieście jakby rewidować, nadzorować, tak, gdzie te samochody jakby stoją. Oczywiście, że my mamy kilka. I tutaj pan z Regionalnej Izby też sugerował, że może powinniśmy policji jakby zadać temat, że nie powinny te samochody jakby w tych miejscach jak przez jakiś dłuższy czas stać w formie takiego komisu czy czegoś. Natomiast powiem państwu, że dzisiaj też porozmawiałam sobie z osobą, która nadzoruje osobę, zatrudnia osobę inkasenta i również jakby podnosi przedsiębiorstwo komunalne problem tego typu, że najczęściej zostawiane są tam numery telefonu i teraz problemem byłoby, czy my mamy jakby włożyć tam tylko kartkę, którą ten ktoś przyjdzie i wyrzuci i nie ma żadnych restrykcji jakby, czy też mamy telefonować, czyli robić koszty jakby, tak, tutaj. Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. I no, no nie, no wie pan, no my musimy to rozpatrzyć, tak, ponieważ... Nie, no zgadza się, ale pani skarbnik, no telefon, wykonanie nawet telefonu do tego sprzedawcy, no... No, jakie to są koszty? Nie, Arkadiuszu, że on przyjdzie i zapłaci, nie? Nie, no, ale to, nie, no nie podnośmy argumentu kosztu telefonu do tego odbiorcy. No. No tak, ze zbieraniem podatków no mamy problem no, z innymi również. No to czy to jest powód do tego, żeby jakby nie poszukiwać drogi, żeby no, uregulować te sprawy? Nie. Chodzi o to, żeby była jakby jasna sytuacja, gdzie my mamy prawo do poboru tego podatku. Bo teraz, szanowni państwo, no co z tymi osobami, które jeżdżą z taką kartką i są osobami prywatnymi i stają po prostu na parkingu pod swoim mieszkaniem, tak? Czy ja też mam stamtąd tą opłatę kasować? Czy mam kasować to tylko w określonych przez pana na przykład miejscach, tak? Bo my naprawdę będzie to wielki problem, szanowni państwo, z ustaleniem, tak? Tego, kiedy będzie tą opłatę zaliczyć, jakie miejsce. Ale będziemy to weryfikować, panie ministrze. No i spróbujemy, żeby tego w piśmie odnieść, tak? Gdzie mieszka? To tak naprawdę dotyczy dwóch parkingów, na Mickiewicza i na Chrobrego. I one stoją codziennie. Jeśli we wtorek i w piątek pan, który zbiera opłaty targowe, podjedzie i zobaczy, że ten samochód stoi we wtorek i w piątek... Znamy możliwości, jakie są na terenie naszej gminy. Jeżeli zaczniemy restrykcje, czy prowadzimy w tych dwóch miejscach, to te osoby przeniosą się gdzie indziej. Czyli jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, to może musimy podjąć decyzję na terenie miasta i gminy tak naprawdę. Bo każde miejsce musimy zabezpieczyć, że na wypadek, jeżeli ktoś postawi samochód na ulicy Dworcowej, czy na rynku, czy na placu Wolności, czy placu Targowym, to musiałoby być uwzględnione. No ale panie przewodniczący, parkomatów nie chcemy, jak tego nie chcemy, coś musimy zrobić. Nie, ale jak ale to chodzi o parkingi, panie przewodniczący, rzeczywiście sprawa jest zmodyfikowana. Pierwszy raz o tym dyskutujemy, w związku z tym musimy rozeznać wszystko. Absolutnie rozumiem argumenty, że to trzeba kontrolować trochę za godzinę. Tylko trzeba znaleźć taki instrument, który na nas nie zrzuci na przykład jakby więcej obowiązków niż korzyści z tego tytułu. Bo jak będziemy się z nim ścigać po całej gminie, bo opłata lokalna musi dotyczyć terenu całej gminy, a tak jak pani skarbnik odpowiada, no, nawet jak ktoś handluje na własnej działce i na własnym terenie, to podlega pod opłatę targową, no to wtedy jakby samochód, który ktoś postawi u siebie na działce z taką tabliczką, być może też. Ale to jest kwestia sprawdzenia możliwości prawa. Jeszcze państwu powiem tylko tyle, że kolegiant jakby wskazywał też ten problem, że jeżeli ta kartka jest z ceną, to wówczas jakby jest to handel. Natomiast jeżeli jest to kartka tylko i wyłącznie z zadzwoń do mnie, to nie jest to handel. Więc szanowni państwo, naprawdę to będzie rodziło jakby wiele problemów, tak? Bo jeden ten samochód opodatkuje tą opłatą targową. To dajcie mi zlecenie, ja przelecę się z kamerą dwa razy w tygodniu i wam sfotografuję to. Straż miejska też robi zdjęcia w innych miejscach, tam gdzie ktoś nie płaci za opłaty. To to chodzi tylko o parkingi. Problem jest, a nie pole. Uważam, że do niego się będziemy musieli odnieść, ale w późniejszym
w tym czasie trzeba sprawę zbadać to szczegółowo i wtedy przypuszczam, że w najbliższej okazji ten temat będziemy dalej analizować. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały związanego z opłatami? Nie. Jeśli nie ma, moi drodzy, to przechodzimy do następnego punktu. Druk numer 6, projekt... A ja mam, przepraszam, ja już zgapiłam się, jeszcze mogę jedno pytanie? Bo no, dotyczące tego, tej opłaty targowej, bo nie wiem, czegoś nie dosłyszałam albo nie zrozumiałam. Jest ze stoisk zadaszonych i niezadaszonych. A przecież nie ma zadaszonych stoisk. No, ale mówiła pani, że co? Swoje przywozę. No to co, sama sobie przywiozę jeszcze wyższą opłatę targową za kocę? 2 złote. 4 złote. Nie, no pytam tylko, bo to dla mnie jest bez sensu. Tak, proszę. Rozmawialiśmy, ale też koleżanka mi nie było. Może tam ktoś skutecznie koleżankę zagłuszała. Także bardzo przepraszam. Tak, bardzo bym chciała. Bardzo proszę pani skargi. Tak, my pobieramy już tą opłatę, ponieważ ludzie przyjeżdżają rzeczywiście, jakby ustawiają swoje namioty i oni nie mają z tym problemu, żeby tą opłatę jakby uiszczać od tych stanowisk zadaszonych, bo wiadomo, że no zawsze gdzieś tam się jakby wbija pewnie w te nasze jakby ten i być może dlatego no też ma ten przestrzeń, teren jakby, który zajmuje tym zadaszonym namiotem, no jest większy, tak? I nie ma problemu, żeby płacić. Także ja myślę, że należy to zostawić, bo może w momencie, kiedy jakby ci handlujący mieliby problem, to byśmy musieli te stawki pozmieniać. Natomiast tych już namiotów jest teraz niewiele, i no, stawka jest pobierana tak jak jest. To weryfikowaliśmy też z inkasentem, czy tą stawkę jakby zostawiać, czy może jakby zmieniać coś tutaj. Mówi, że to nie ma jakby sensu. Nie bardzo mi się chce w to wierzyć, ale nie będę tutaj podważać. Przejdę się w piątek z kamerą i zapytam, bo ostatnio też tak było, że wszystko jest okej, a się okazało, że były problemy. Bo dla mnie to jest bez sensu, żeby z własny namiot sobie przywieźć na własny koszt i jeszcze za to zapłacić więcej. Teraz jak będzie chodził inkasem i złożę namiot, to co, to opłatę mam bez dachu. Ale większą powierzchnię stoiska też się ma. Ale to wtedy płaci za większą powierzchnię stoiska, bo tam był ten problem, ja to nagrywałam wtedy. No ale to też jakby ja ponoszę koszt tego większego stoiska, tak? Ale to wtedy za większe stoisko, a nie za to, że mam zadaszone. Za komfort, tu płacimy za komfort. Właśnie, tu się to za zadaszone i nie zadaszone. Tu nie jest za to, że jest większa powierzchnia czy mniejsza, tylko za to, że masz za dach, który sobie własnoręcznie przywiózł i rozstawił. No trochę dziwna, no przyznacie. Najlepszy komfort pracy, nie? No, ale to jest własny komfort. Jeżeli nie ma żadnych sprzeciwów, proponuję, aby jak będzie kasem, żeby składali nasz. Jak przejdzie, to sobie rozłożą. No, myślę, że to jest ewenement w skali kraju. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań, przejdźmy do...